Witamy Was wszystkich. Witamy. Gabriel na Majka. Będziemy grać grę, jaką grę? Pociągi. Lubisz tą grę, Gabrysiu? Tak? Pokażemy Wam, jak się tą grę gra. Więc na początek rozdaje się trasy tak zwane i jest sześć tras, sześć dużych tras. Tu masz chyba coś pomieszane. Nie, tak. Pomieszane masz. Sześć tras, które mają około 20 lub 21 punktów. No i każdy z graczy sobie wybiera. Ja to robię tak, że najpierw daję tutaj Gabrysiowi. Niech sobie wyciągnie jedną, wyciągnij też dla mnie jedną. Dobra. Trasy każdy powinien chować sobie dla siebie, żeby nikt nie widział, co ma przeciwnik. Tak, mamy każdy po jednej długiej trasie. Resztę tras chowamy tutaj do środka. Później jeszcze bierzemy trasy krótkie. Tu widzę, że też masz to pomieszane. Obrócimy to wszystko, żeby to było niewidoczne. To tu nie ma być. Tu nie ma być. Dobra. Krótkie mieszanie robimy. No i rozdam po trzy. Wybierz sobie, którą chcesz kubkę. Ja to dam tu. Dobra, teraz wybieramy sobie każdy swój kolor. Ja biorę zielony. Najlepiej trzymać wszystkie pociągi w woreczku. Tutaj właśnie wtedy nie wysypują, wyciągamy tylko pionka, którym jedziemy. Tak? Bierzesz czerwony, tak? Zostaw sobie więc tu w pudełku, wyciąg sobie tylko pionka. No i na samym początku gry, aha, jeszcze rozdajemy każdemu po ile biletów? Po cztery. Dobra, to robimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Którą kubkę chcesz? Tą chcesz, dobra. I wyciągamy tutaj 5 biletów pociągów. 5, tak? No i tu jest moja kubka. I zanim rozpoczniemy grę, to każdy z graczy może sobie przejrzeć trasy, które ma i powiedzieć, czy je chce lub chce je zwrócić, oddać. Czyli nie chce je budować. Czasami opłaca się te trasy oddać, jak jest więcej graczy, bo wtedy jest większa szansa, że ktoś komuś zablokuje drogę i wtedy nie ma jak zrobić trasę, która nie jest po drodze. Więc ja będę grał to, co się ma, tak jakby każdy zachować prywatnie dla siebie, natomiast ja będę grał to wszystko otwarcie. Ja mam najdłuższą trasę tutaj Cadiz, Sztokholm, czyli jadę tutaj z tego miasta do Sztokholmu. To jest moja długa trasa, 21 punktów. Poczekaj, Gabrysiu. Później mam Londyn do Berlin, czyli jadę z Londyna do Berlina. Taką trasę muszę zrobić. I muszę zrobić kolejną trasę Marcel Essen, czyli tu stąd dotąd. No i jeszcze mam jedną trasę, to jest Wenecja, Konstantynopol, czyli tutaj z Wenecji do Konstantynopola tu jadę. No, ja sobie te trasy zostawiam. I teraz Gabryś, jakie ma trasy? Pokaż długą trasę. Masz jaką? Kopenhaga, tak? I Erasmus. Tak, to jest twoja długa trasa. Później masz miasto Palermo, Konstantynopol, czyli tutaj tak. Palermo, Konstantynopol, do tego samego miasta jedziesz co ja. Później masz miasto Sarajewo, Swatospol. Tak? Gdzie jest Sarajewo? Tu jest Sarajewo, Swatospol. I Bruxelles Danzig, czyli tu jest Bruksela, tu masz Danzig, tak? Gdańsk. Dobra. Czy którąś z tras oddajesz? Oddajesz je? Czemu? Ten nie, to mogę tak. Dobra. A te oddajesz? Dobra, czyli te co oddajesz, to dajemy tutaj na dół kubki. A w trakcie gry jeden z ruchów to jest taki, żeby można sobie dobrać trasę. Będziemy to prawdopodobnie robić w trakcie. To pokażemy, jak to się robi. Dobrze, więc teraz tak.
Trasa, mamy jasność. Tutaj bilety też powinno się trzymać w ukryciu dla siebie przed innymi graczami, ale ja je będę trzymał tutaj w odkryciu, żeby pokazać, jak ja buduję, żeby wszyscy widzieli to. Nie będziemy z tego robić takiej gry dla zwycięstwa, tylko takiej dla dobrej zabawy. Dobrze, tu zaczynam w takim razie. W jednym ruchu możesz po prostu dobrać karty albo tutaj z tej kubki dwie, albo tutaj z tej kubki dwie. Więc teraz jestem ja. Popatrzę sobie, gdzie jadę. Ja sobie biorę tutaj z tej części dwie. Trzeba zawsze dołożyć dwie kolejne. Tak? W momencie, kiedy tutaj się pojawia taka lokomotywa, tutaj w odkrytych, to można tylko jedną wziąć, tak? Zgadza się, Gabrysiu? Budujesz coś, tak? Co budujesz? I tutaj w tym momencie mamy tunel, ponieważ jest obramowany taką czarną linią. Jest szary, więc można jakikolwiek kolor użyć do tego zbudowania, tego tunelu. Ty używasz niebieski, tak? Zawsze mówisz, że jest... Używam niebieskiego koloru i wtedy odkrywamy tutaj trzy karty, bo jak jest tunel, to są tak zwane niebezpieczeństwa. Nie wiadomo, gdzie się dokupiemy. Jak się pojawi ten sam kolor albo właśnie tutaj lokomotywa, to trzeba dołożyć albo kolejną lokomotywę od siebie, albo kolejnego niebieskiego. Jak się pojawią dwie, to trzeba dwie. No i ja będę wygrał tą trasę, ponieważ dołożył tutaj. Tutaj sobie robimy takie miejsce na odkładanie tych kart, tych biletów właściwie mówiąc. No i Gabryś tam sobie zbudował już dwa pociągi i tutaj jest taka podziałka, według której widzimy, że jak dwa wagony zbudował, to jedzie o dwa pola do przodu, tak? Dobra, brawo Gabryś. Ja natomiast wykorzystam i zrobię tutaj ten pociąg na trzy, mam trzy pomarańczowe. Kładę mi tutaj do pudełka, wyciągnę sobie trzy zielone wagoniki. I Gabrysiu, ile ja według podziałki jadę do przodu? Cztery. Cztery, tak? Dobrze, ok. No i gramy dalej. Co ty zrobiłeś? Dobrałeś. Czyli jadę ja, tak? Zgadza się? Ja sobie wezmę te dwa zielone. Gabryś, jedziesz? Gabryś zabiera tam stąd, ok. Ja sobie zabiorę te dwa. Gabryś buduje tam trasę z Rostow do Soczi, tak? Użył żółtego koloru. Może sobie bezpośrednio zbudować. Zbuduj sobie, poczekamy na siebie. I o ile pojeżdżasz? O dwa, tak? Raz, dwa. Dobrze. Ja dobieram tutaj te dwie karty. To jest mój ruch. Gabryś dokłada. I co robisz dalej? Zawsze mów, co robisz, dobra? Mów, co robisz. Te dwie karty dobierasz, dobra. Dokładamy kolejne. W tym momencie, jakby pojawiły się tutaj trzy takie lokomotywy, to według reguł gry trzeba wziąć wszystkich pięć kart i schować je, zamieszać tutaj do tej kubki i odkryć kolejnych pięć, tak? Ja w tym momencie, bo teraz ty jechałeś, tak? Więc ja sobie zbuduję z tych dwóch żółtych. Tutaj jest konkretny kolor wyznaczony, żółty, muszę tutaj pojechać, tak? Więc te dwa żółte użyję. Gabryś, ty możesz ruch zrobić, mów, który będziesz robił, ja za ten czas tutaj sobie zbuduję to. Ja mam dwa. Bierzesz tak, tą lokomotywę, tak? I dokładamy. Dobrze. Ja zbuduję tą trasę z Barcelony do Marseille. Tu są potrzebne cztery wagoniki koloru dowolnego, bo jest szary, tak? Więc mam cztery zielone. Na wróciu, o ile ja jadę do przodu?
O 7 miało do przodu, dobra. Tak, to 15. Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobrze, teraz ty jedziesz. Dobrałeś. Ciufcie, tak? Dobra. Okej. Okay. Ja zrobię w tej grze taki ruch, że tu mam jedną różową i wykorzystam ją, żeby zbudować tutaj ten jeden. To jedną krótką trasę. Poczekaj, ja sobie tam tylko włożę. Ten ruch mi pozwala pojechać o jeden. Te dwa dobierasz, dobra. Dokładamy tutaj zawsze najpierw karty, zanim ktoś zdecyduje się na dalszy ruch. Ja sobie dobiorę tutaj dwie karty nieznajome. Tak? Akurat fajnie mi trafiło, bo trafiły mi dwie niebieskie, które się skomponują fajnie z niebieskimi. Ty tam bierzesz, tak? Dobra. Dokładamy znowu. Znowu mój ruch. Czekaj, gdzie ja tu jadę. O, to ja sobie na pewno dobiorę te dwie niebieskie jeszcze. Dokładaj. Budujesz tam z zielonych, tak? Z miasta Charków do miasta Rostow. Dobra. Ułóż sobie spokojnie. Chodźmy dwa. Jadę ci dwa. A, nie. Dobiorę sobie tutaj dwa. Nie znamy. A wyświeć. Dobrałeś. Ja jeszcze sobie dobiorę tutaj z nieznajomych. Mam czarny i czerwony. Dobra, Gabrysiu. Ostrożnie. Dobierasz, tak? Czerwone dobrałaś. Dokładamy tutaj. I no ja na pewno bym sobie wziął czarnego i żółtego. Gabryś jedzie. Dobrał sobie lokomotywę. A ja sobie dobiorę te dwie żółte lokomotywy, dokładam dwie. Gabrysiu, jedziemy. Do dworza, dobra. Ja robię ruch taki, że buduję tutaj trasę z Londynu do Amsterdamu. Tu są potrzebne dwie ciufcie, tak? One tutaj są narysowane. Korzystam z tego, że mam dwie ciufcie i odkładam je tutaj. Buduję tę trasę. Ja tą buduję. To jest tam o dwa. Ja tą buduję. Gabryś buduje tam 300, czy do Erasmum. Odkrywamy w takim razie czerwonymi kolorami, tak? Pojawił się jeden czerwony, więc musisz dołożyć albo cztery czerwone, albo ciufcie. Dobrze, pasuje wszystko. Widzę, że się przygotowałeś, bardzo dobrze. Trzeba być przygotowany. Dokładnie. Zbuduj sobie trasę i jedziemy ci o cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Ja pojadę Amsterdam Essen. Mam tu trzy żółte. Ale jeszcze tu się przygotuj do gry. Ja w tym czasie zbuduję tutaj kawałek trasy. To. I. Jadę o 4. 1, 2, 3, 4. Ja sobie te dwa. Te dwa sobie wziąłeś. Dobra, dokładamy. Więc ja sobie zabiorę tą ciuchcię. Dopuszczam. A ty, Gabrysiu? Tam budujesz, tak? Z czarnych. Z Erasmum do Angory, tak? Dobra. No daj tu. Masz tam trasę? Wiesz, gdzie jedziesz? Aha. To jest dobrze, że ty gdzie masz trasę, tak? Konstantynopol. Palermo, Konstantynopol, dobra. Okej. Okay. Dobrze. Więc tak, pojechałem ci czy nie? Nie. No zaraz to policzymy. Dwa jechałeś, potem kolejne dwa, potem raz, dwa, trzy, cztery. Potem pojechałeś
Raz, dwa, trzy, cztery powinieneś być. Jeszcze dwa. Tak? Ja w takim razie buduję tą trasę. Marseille, Paryż. Używam do tego czterech niebieskich wagonów. Buduję tą trasę. Zabierasz, tak? Mhm. Żółta i pomarańczowy. Się przygotuję na coś. Cztery wagony to jest o 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. Ty dobrałeś już, więc znowu jadę ja, tak? Dobra. Ja sobie dobiorę jakichś pociągów nieznanych tutaj. No i ja. Budujesz tunel, tak? Mhm. Najdłuższy tunel w grze. 8 wagonów potrzebujesz, więc to pokaż. Masz 8? Mhm. Tu masz 8. Dobra, jak to poskładałeś? Masz raz, dwa, trzy. 3 ciufcie masz. Tu masz jeden ten, czyli 4 ciufcie, czyli 2, 3, 4. 4 wagony, 4 ciufcie. Pasuje do. Jedna ciufcia. I masz jeszcze jedną w rezerwie. Jakby się pojawił kolor różowy bądź ciufcia. Dobra. Wygrałeś tunel, brawo, teraz sobie tam spokojnie torujesz i to poukładam, dobra, bo to nie są, nie? Daj mi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21. Tak jest. Za 8 wagonów jest tutaj według podziałki 21, więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Ale mnie wyprzedziłeś. Fajnie, co? Dobra, uważaj. Ja sobie dobieram. Już prawie by był różowy. To już wszystko przejechał, co? Dobra, jedziesz. Dobra, szósty ruch. Raz. Dwa. Mam trzy takie. Dobra, dobrałeś. Ja teraz jadę. Ja w tej grze dobiorę sobie trasę. Trasę można dobrać tak, że bierze się tutaj trzy z góry trasy. No i teraz ja to mam chcę zrobić dla siebie, żeby ich nie widział, natomiast powiem, jakie trasy tu mam. Mogę z tych tras wybrać albo wszystkie, albo jedną, albo wyrzucić niektóre, po prostu to, co wybiorę, a jedną muszę zachować. Mam trasy Zurich i Brindisi, tak? Więc Zurich jest tutaj, a Brindisi jest tutaj. No nie wiem, czy tą trasę, raczej ją odłożę. Potem jest Budapeszt, Sofia. Budapeszt i Sofia. Blisko ciebie jestem, zobaczymy, obejrzymy. Jeszcze mamy Madryt i Zurych. Tą trasę sobie zostawię na pewno, ponieważ w Madrycie już jestem, a do Zurych tu mam tylko 2 albo 3, zależy skąd się podłączy. Więc zostawię sobie tą trasę na pewno. Budapeszt, Sofia sobie też chyba zostawię, bo ja jeszcze jadę z Wenecji do Konstantynopola. Więc pojadę przez Budapeszt. A Zurich, Brindisi wyrzucam, dałem go tutaj na spod. Dobrze, Gabriel, no. Twój ruch jest. Bierzesz. Dobra, weź, ok. No, ja na pewno dobieram mój ruch, tak? Niebieskie dobieram. Jedziesz, bierzesz ciufcie, dokładamy tutaj jedną, a ja biorę te dwa. Twój ruch. Te dwa. Dobrze. Odkrywaj. Masz tam tunel, tak? Już mówi, że masz tunel. Trzy dałem. No ale wystarczy ci dwa, bo nie pojawił się kolor zielony, tak? Dwa. To
Dobra, ułóż sobie tam spokojnie. Jak przejedziesz? No nie wiem. To możesz tak jechać. No nie wiem, jak to muszę pojechać. Dobrze, czy teraz jest mój ruch, tak? Mhm. Ja ładuję tutaj szczągłam Kopenhaga z trzech żółtych. A ja chciałem z trzech żółtych. Dobrze, wypadaj tam. Gabryś, czy ty sobie zrobiłeś, pojechałeś tutaj, to co zbudowałeś te dwa? Nie. To ci pojedziemy, tak? Tu. A ja o trzy pojechałem, więc cztery, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, będę powiedział trzy pociągi, cztery. Twoja kolej. Tak, twoja kolej sobie będziesz robił, powiedzmy. Dobierasz sobie, tak? Dobra, okej. Okay. Więc moja kolej, mój ruch. Ja robię w ten sposób. Dobieram sobie tutaj. Dwa. Dobra, twój ruch. Ja też dobieram dwa. Tu, poczekaj, tu to dobiorę. A, tutaj. Tak. Dobrze. Mhm. Dwa. Patrzę, moje biały. Chyba i mały. Robimy kolejne. Daj tam na tą kawęcz. Okay. Ja sobie biorę czerwonego i pom ten różowy, tak? Dobrze. To ja biorę to. Góry. Góry, góry. Bo teraz zawsze Sztokholm i Kopenhaga, tak? Biały z trzech. Dobra, rozbuduj sobie. Raz. Muszę być koło ciebie, a to tam jedziesz? Nie wiem. Wezmę sobie ten i ten. Muszę raz, dwa. Pomylimy się, tutaj dołożymy. Niebieski i... Aż mam cztery już. Dobrze, ja buduję w tej chwili trasę Konstantynopol-Sofia z trzech niebieskich tutaj. A ja buduję z tych czterech. Ja buduję z tych czterech. Mhm. Biała, tak? Mhm. Układaj mi tam. Daj mi tu kartę, ja ci dam. Dobrze. Ja sobie nie pojechałem, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie o 7. O 7 jedziemy, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale mi uciekasz. To chyba wygrasz tę grę. Nie, no Marta. Co? Wygrasz. Nie. Wygrasz tą grę? Mm. Nie? No to jeszcze nie. Myślę, że tak. Dobra. Ja robię kolejną trasę. A to robię z tych niebieskich dwóch z Essen do Berlina, bo tu mam gdzieś w tych trasach. Berlin. Marseille, Essen, tak? Dobra. Czekaj, żeby jeszcze raz zarażę, bo się potem trochę mieszamy. Dobra. No i teraz dwa, tak? Ja zabieram te dwa. Dobrze. Dołożymy. No i tam. I drogi, pojadę. Ja spróbuję zrobić tutaj tą trasę z trzech. No wyskoczył mi kolor różowy, więc muszę dołożyć jeszcze jedną. No ale mogę, dlatego że miałem to, mogę to zbudować. Poczekaj, zabryciu, ja zrobię tam. To zrobi tam odwaru. No dobrze, ten jakąś tak skończyłem. To ja użyję to. Popatrz, są cztery. I super, fajnie. Dobra, zbuduj sobie pociąg. Pojedź sobie o 15, tak? Ponieważ to jest, jak jest 6, to jest 15. Ja poczekam na siebie. O 15.
tamci. Dobrze. Teraz mój ruch, tak? Mhm. No może z czarny będę budował tak. To co? To? Czekaj, a ile mam ty? Dobra, tutaj z dwóch czarnych buduję tunel, ale zabrakło nam już naszych wagonów, więc wyciągamy tu stąd te. To odkrył już tam. Zmieszamy je trochę. Ponieważ tu będą kolory także się będą powtarzać. Najpierw zmieszamy, potem odkrywam. Będzie tak sprawiedliwe, żeby nie było, że sobie namieszało. Zostawimy ten jeden tutaj, tak? Dobra, tu ten kładziemy na górę i ja odkrywam sobie trzy, tak? Mhm. Powiedziałem, że budujesz czarnych. Nie pojawił się żaden czarny, więc wygrałem tą trasę. Ja też. Poczekaj, Gabrysiu, poczekaj. Ja zrobię ruch, bo potem się mieszamy, wiesz? Powiedziałeś, czy o 7? Nie. Ile? I 7, o 2. Dobrze, mamy. Dziękuję za pomoc. Tutaj. Po co tam potrzebujesz, tak? Nie wiem. Dobra, teraz jest twój ruch. Te dwa dobieram. Dobra, ja tutaj dokładam. Ok. A ja moją trasę zbuduję tutaj Zagreb, Budapeszt. Z pomarańczowych. Po co taka krótka trasa? No, taką trasę tam mam. Pokaż. Ona nie jest ta cała, zobaczysz, że ma ten dziurę. To ja te cztery buduję? Poczekaj, pojadę sobie dwa. A ty sobie zbuduj, no. Buduj śmiało. Dobra. Cztery, no, dobra. Buduj sobie spokojnie. Tutaj zawsze patrzymy i według reguł gry gra się tak, że jak pierwszy gracz tutaj będzie miał dwa małe wagony, to już ogłasza, że jest koniec gry i wtedy tylko koło się kończy. Gra jest zakończona, natomiast można się mówić, że gra się do zera. Albo na przykład jak są cztery. Dobra, ty sobie pojechałeś. Jak są cztery, a buduje się trasę właśnie na cztery, to się i tak do zera wyczerpie. To, więc to jest taka zasada umowna. A muszę dobrać trasę. A ja w tej chwili zrobię tą trasę. Tutaj spróbuję. Wenecja za Zagreb, tak? Z dwóch czerwonych będę budował. Bo są całe pola, mogę tam użyć kolor dowolny. Tutaj ułożę tu. Ja sobie o dwa pojadę. Ok. Ja dobieram trasę. Dobierasz trasę, trzy. Jeszcze jedną. Potrafisz je przeczytać? No to biorę. Edinburgh, Paryż, tak? Czyli Edinburgh, Paryż. Czyli jedziesz tu stąd dotąd, tak? Jedziesz. Mhm. Mogę tak jechać. Możesz tak jechać, tylko sobie policz, czy masz jeszcze tyle pociągów. Mhm. Masz tyle pociągów? A wtedy trasy tam od jakie? Policzę. Sztokholm, Wiedeń. I Angora, Charków. Gdzie Angora jest? No i tą to sobie weź, tą trasę. Gdzie Angora jest? Bo tą trasę masz gotową już. Gdzie? No, Angora i Charków. Już mam być gotową, już gotowy 10 punktów masz. To się ci tak zwanie fuksnęło. A tą szkołą w jeden to nie bierzesz, tak? Dobra. A jeden wystarczy by pan obiecał. Więc czasami opłaca się tutaj dobrać trasę, bo tak jak się okazało, Gabryś już mają gotową, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. 5 by zostało tylko. No, to popełniłeś błąd. A dlatego się Cię pytałem, czy masz tyle jeszcze wagoników, żeby zajechać. A mój ruch będzie taki, że ja tutaj zrobię tutaj tą trasę. Wyciągam dwa czerwone i lokomotywę. Chciałbyś wybierz mi tam po cztery. Dobra, twój ruch. Dobiorę sobie te karty. Ja przedłużam te cztery, te trzy. Przedłużasz kartę, dobra. Ja sobie znowu dobiorę. Niestety teraz tutaj czekam na
konkretne kolory i albo ciuchcie, żeby to jakoś dograć, bo tutaj potrzebuję jeden kolor z ciuchcią, to bym niby miał. Natomiast potrzebuję jeszcze dalej wydawać. Więc poczekaj, tak, który jest rób mój. Dołóż tam, dwa. Ja sobie dobieram tutaj z tego. Dobra. Okej, okay, jedziesz. To jeszcze ze dwa przedłużam. Pracę. Do Romy. Dobra. Gryzgry ogłaszasz? No to ja robię ostatni ruch tutaj, żeby to zakończyć, tak? Już dwa. Jest dwa. Tobie ile? Dwa. Dobra, ja już nie mogę jechać. Tam, gdzie mi nie udało skończyć tutaj tej trasy. No. Trudno. Dobra. Natomiast teraz na koniec gry zrobimy tak zwane podliczenie tego, co się udało, co się nie udało. Zaczniemy od Ciebie. Daj mi Twoje trasy, będziemy je czytać, kontrolować. Więc tak, masz tu trasę Edynburg-Paryż. 7, więc 7 do tyłu. Masz trasę Palermo-Konstantynopol, test 8 i zrobiłeś, tak? Zrobiłeś, czyli 8 do przodu. Tu masz trasę, którą się Ci udało zyskać poprzez ten, czyli 10 do przodu. Wybrałeś sobie taką, mamy już gotową. Brawo. No i masz trasę długą, 21 do przodu, czyli Kopenhaga, Erasmus. Ile tam masz? 21 do przodu, 83 plus 20 jest 103, plus 1 jest 104. I teraz tak. Ja, jakie plus 1? No bo 83 plus 20 jest 103. Plus 12. A było, poczekaj, a 21 było, więc plus 1 jeszcze ci doliczyłem. Taka matematyka ciekawa. Teraz jest taka zasada, że jeśli nie wykorzystasz tutaj tych stacji, które się buduje, na przykład jak potrzebowałby Gabryś jechać tutaj do Sofii, a ja już tu miałbym tego pociąga zrobionego, on by tu nie miał możliwości na przykład jechania, albo by nie chciał, to wtedy buduję tutaj tylko taką stację, on wtedy korzysta z mojego pociągu. Tam są też określone zasady budowania tych stacji, czyli za pierwszą stację wykładasz jedną kartę określonego koloru, za drugą stację wykłada się dwie karty tego samego koloru, za trzecią użytą stację w grze trzeba użyć trzech kart tego samego koloru, ale na samym końcu, jeśli nie wykorzystasz tych przystanków, tak, to się ci dolicza punkty za to. Ile jest za każdą, za jedną? Nie wiem, za jedną. Jak są za cztery, to matematyki jeszcze nie umiesz, co? Czyli cztery punkty są za jedną stację, czyli razem mamy plus 12, czyli 4 plus 12 jest 16, czyli wylądowaliśmy na... Kto ma dłuższą trasę? Na 116. Kto ma dłuższą trasę? Kto ma dłuższą trasę? Dobra, na samym końcu będziemy to schować do woreczka jeszcze. Teraz policzymy moje trasy. I zaraz zobaczymy. Budapest, Sofia. No tutaj niestety nie udało się mi zrobić, czyli 5 do tyłu. Zrobisz mi tam? Może ja z tej strony będę. Potem tu mamy Madryt, Zurych. Ja sobie zjadę. To się mi udało zrobić, czyli jest 8. No zrób mi tam. Później mamy Wenecja, Konstantynopol, to się mi nie udało niestety zrobić, 10 do tyłu. Później mamy Marseille, Essen, to jest 8 do przodu. Jest? Tak. Tutaj jest Marseille, Essen. Później mamy Londyn, Berlin i to jest 7 do przodu, zrobiłem Londyn, Berlin. I później mamy Cadiz, Stockholm, to jest 21. Jest też 59. Ile jest? No to plus 20 jest 79, tak? I 1 jest 80. Dobra. Ja jestem zdecydowanie za tobą, też mam plus 12, czyli tu mamy 90, tak? 2 bo 81, tak? Kto ma dłuższą trasę? 92.
No i teraz jeszcze się liczy, kto ma dłuższą trasę. Myślę, że ty masz dłuższą trasę zdecydowanie, ponieważ tutaj masz wszystko w jednym kawałku zrobione, tak? Mhm. Cały worek zużyłeś. Czyli masz ile macie worków zostało? Nic? Jeden. Czyli masz 44 wagoników. Liczyłeś to wszystko? Chyba tak, nie? No brawo, zrobiłeś najdłuższą trasę, czyli jeszcze dolicza się ci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tutaj wygrywasz tą kartę właśnie, która tutaj była zamieszana. A mianowicie Europa Express plus 10. To jest ta karta w tej grze wygrała. I no. Co mam zrobić? Wygrałeś. No i co, Gabrysiu, jak podobała się ci ta gra? Fajnie. Fajnie? Mhm. Jak ty to zrobiłeś, że ty znowu mnie odgrałeś? Zrobiłem tylko dłuższą trasę. No i bardzo dobrze. Tak by nie, to się udało. No dobrze. No to co, chowamy teraz do woreczka. Najlepiej sobie to policzyć wszystko, tak? Od razu dla kontroli. 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nie pasuje. No i dobrze, to zbieramy teraz bilety. Wykładamy je tutaj. Wystarczyło. Masz 45. Masz tam jeszcze jakieś bilety? Weź w podniesie. Masz tu. Skończyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciami biletami. Pięcioma. Mhm. Wziąłem całą kartę. No. Pan ma tu dłuższą trasę, widzisz? Najdłuższą trasę, dokładnie. Najdłuższą. No super. A on ma tylko 10. No i co? Zadowolony jesteś? Mhm. Ja tylko miałeś więcej tras, ale tu jeszcze nie zrobiłem. Miałeś swojego. Wo. Dobra. Trasy sobie tutaj poukładamy w ten sposób, żeby nie były widzialne. I co, gramy znowu? Mhm. Co, to od razu pomieszamy to? To później. Tutaj są? To później zagram, dobra? A kawkę wypijemy? Co? Idziemy kawkę jakąś wypić? Tak? Coca-Cola. Mhm. A, Coca-Cola to dziś boli podobno. Wygrałem. Wygrałem. Wygrałem, mam.